Sector is clear. Give us everything we got! All wings! Siemanko, z tej strony Kuba i witam was w drugim odcinku Star Wars Battlefront 2. I tak, i pamiętacie, że w ostatnim odcinku uciekliśmy ze statku rebeliantów albo ruchu oporu. Raczej rebeliantów, bo już sam nie pamiętam. No i dostaliśmy się na Endor, w którym jest toczona jakaś bitwa. A ja przeszukam coś, wyeliminuj rebeliantów. Odblokowano nowe zdolności, seryjna szpica. Ulepszona wersja szpicy, która przedłuża czas aktywności po pokonaniu wroga. Powrót do gry. A ty. Dobra. Wyeliminuj. Troszkę za dużo, nie powiem. O, granaty w ogóle jakieś. Jak słodko. Wiecie co? Powiem wam, że szczerze wolałbym z pierwszej osoby troszkę pograć. Troszkę ciekawiej jest. O! Oj! Odognie się. Poparzyłem. Ale dobra. Co jest tutaj? Proszę, snajperka. Nie powiem, że się przyda. Wyeliminuj. Nie, że mam ich wyeliminować. Dobra. Dobra. Okej. No i dobrze. Pani komandor, rebelianci posiłki w drodze. Ta się mnie podoba. Neutralizować wszystkie cele. Zapraszam. Come to daddy. No gdzie jesteście? A stamtąd. Okej. Tyle w temacie. Aj, kurna. Wiecie co, postanowiłem sobie troszkę zmienić i pogram sobie bronią. Nie powiem, że ciężką, bo ciężka była nawet bardziej ciekawa. Nie powiem, że nie. Ile to ja mogę? Wyeliminuj drużynę rebeliantów. No dobra, już wiem. Dobra. Lecimy. Teraz granat tam taktyczny, tak można powiedzieć. Rzucamy na odwal. Skanowanie przy okazji sobie zrobię. Okej, tu. Ktoś jeszcze? To już wszyscy. Tutaj są snajperki, więc ja nie skorzystam. YOLO! Dobra. No, do widzenia. Teraz by zostało. Otwórz to. Ale ziano przynajmniej te kolekcjonerskie sprawdzi postępy kamieni minowych na ekranie. Nie wiem gdzie.
posiłki powiadacie, bo tutaj ostatnio wyskoczyły te posiłki. A tutaj po prostu. Dostał coś. Zawsze coś. Dobra? Cyk, cyk. Poszli. Oj, oj. Tak to się powinno robić. Ktoś jeszcze? Co? Dotrzyj, o. Doszli do agenta Miko. Przegrupowanie. No okej. Krzysztof? Dobra, to jeszcze nie wszyscy. Dowódcy rebelii musieli ruszyć dalej. Też powinniśmy. Platforma czwarta obok. Jest tam jakiś prom? Nie, tylko myśliwce Tai. Nawet lepiej. Zachowajmy ostrożność. Nie wiemy, ilu tu może być rebeliantów. Nie, załatwimy ich tak, jak całą resztę. Rozprawimy się z tym ścierwem raz na zawsze. No i nie ma. To niemożliwe. Otrząsnąć się. Nie czas na stypę. Musimy się stąd zabierać. No pani. Oczywiście ta scena wybuch kuli śmierci był nawiązany do filmu Star Wars Ostatni Jedi. To było właśnie do tego nawiązanie, że właśnie kula śmierci została wysadzona. Admirale, oddział Inferno ewakuuje Endor. Jaka jest sytuacja? Wiceadmirał Sloan nakazała odwrót. Wycofujemy się z układu. Wracaj na okręt. Przetrwaj. Prześlę współrzędne, pod którymi się spotkamy. Tak jest. Odezwiemy się, gdy dotrzemy na Korduza. Dobra. Lecimy. Doszli do platformy czwartej. Ktoś przeoczyło coś ważnego. Znowu. To co? Let's go! Dobra. O, po co ten coś tutaj jeszcze? Czy to jest? Uwaga, pani komandor. Nie, bo to. Dziękuję, agencie Miko. Wait. No dobra. Małe Z2 było. Ale dobra. Pani komandor, odkryłem zasadzkę rebeliantów. Straciliśmy prom i jesteśmy wybierani. Dobra, wyeliminuj rebeliantów. Witam klonów. Szukanie nieprzyjaciela. Uuu, grubo. Musimy pomóc naszym. Jasne. Utrzymać pozycję. Nie kurzę ich stamtąd. Oddział Inferno? Imperium ewakuuje Endor. Gnojki. Aj. I ten wersja została pokonana. Zakłócenie. Kolejna? No dobra, biorę to co będzie. Czemu by nie? Teraz inną bronią sobie pogram. O tą bronią. Tą chyba co grałem na początku. Powrót do gry. To jest ta broń? Nie, troszkę inna. Dobra. Mniejsza z tym. Uwaga, pani komandor. Zmierza do pani wrogi patrol. Dziękuję, agencie Miko. Patrol wroga. Patrol pol widzenia. I tak się fajnie by ułoiło. Nerwy na wodze, agencie. Nie strzelaj przede mną. Nie dowiemy, że w końcu się nam udało. A seryjna, o jas. Cyk. Eta, ładnie się strzela. Nie powiem, że nie. O, ładne główki się wyrywa. I teraz, YOLO! Ładnie.
patrol zlikwidowany. Już? Rysy? Pani komandor, odkryłem zasadzkę rebeliantów. Straciliśmy prom i jesteśmy wypierani. Ciekawe, czy w ogóle w kampanii będzie okazja granie jakimś rycerzem Jedi, czy kim innym, bo fajnie by było coś innego jeszcze posmakować. Jeszcze nie grałem żadnego multi, albo prawdopodobnie jeszcze będzie jakiś odcinek z arcade trybu, bo to chyba znajomy dzisiaj będzie u mnie, więc będzie idealnie. Idealnie się nagra. Dobra. Ktoś jeszcze? A, tam. Dobra. Pyk. Okej. O! Główka. I główka. Kolejna główka. No, kurna, dużo ich. Oj, chyba to był zły pomysł. Bardzo zły pomysł. Patrz. Daleko zasięgi ten shotgun. Aż za bardzo. Dobra, teraz łoj. Tu trzeba. Pyk. Kurde, to nie ma co iść na żywioł na tym badaczu. To ciężko jak cholera. Okej. Okay. Z łatwością poszło jak ten. Bo jednak, no, rąbanina troszkę była. Oczywiście zawsze muszę pochwalić sobie nogi. Na Endorze lądują ponoć transportowcy. Do 3. Wróg rozmieszcza wojska na całym Księżycu. Nie zabawimy tu wiele dłużej. Oczywiście, ogień. I love it. Oficerowie zwiększają skuteczność bojową sojuszników i są w stanie rozmieszczać wieżyczki obronne. Eliminowanie wrogich oficerów powinno być swoim priorytetem. Dobra. Wyeliminuj oficerów. Easy. O, mi chodzi. Kurno. Bez przesady. A, bo ty jeszcze ty tutaj zostałeś. Już ty kurno. Analiza zagrożeń? Nie tak dużo was troszkę. Nie, żebym nie narzekał, ale bez przesady. O, granat! A, błyskowy. Ojej. Idź ty. Kurno, dają radę. Właśnie dlatego wybrałem sobie taki poziom, żeby mieć wyzwanie mocne. Właśnie tak mi się lubię. Coś jeszcze? Zebrałem drużynę nie. Przy platformie. Czekam na panią. It's Haska, all. Ruszymy do natarcia. Mogę powiedzieć. Idziemy. To już wszyscy. Wyrzutnie rakiet. Ho, ho, ho. Będzie grubo. Zobacz. Czuję, że będzie ostro. Ostro będzie. Będzie ostra siostra. Agencie Niko? Czyżby karabin lepszy? Żołnierze! Z tłumikiem. Z tłumikiem. Odblokowano nowe zdolności granat błyskowy osłona. Dobra, czemu by nie? Czyli teraz skradanie będzie takie? Zabezpiecz platformę 4.
Ale gdzie? O, tam, zabezpiecz. Da się zrobić. Tylko oczywiście trzeba to po cichu zrobić. Zawsze zawsze fajniej. Zatem tak właśnie zrobimy. Agencie Hart. Żebym cię nie widział, gnoju. Pyk. Otworzyć ogień! Cholera. Może, że mnie jeszcze nie wykryli to. Oż ty. No, troszkę ich dużo jeszcze. Troszkę ich dużo jeszcze, a już sam nie wiem, co ja mówię. Dobra. No, dawaj. Dobra, poszło. Można i tak. To co się tu nie jest beczka? Jest beczka. No i poszło. Maszyna krocząca zniszczona. Powtarzam, ATST leży. Ktoś jeszcze? Proszę, shotguna się wyciągnie. Ej, shotguna wyciągnę, to nie będzie przyjemnie. Kurna, moje gardło. Przepraszam, jeśli za głośno w mikrofon poszło. Ale dobra. Pani komandor, mamy problem. Siły wroga sabotują statki i uniemożliwiają ucieczkę. Załatwić ich i zabezpieczyć myśliwce Taj do ucieczki. Zneutralizować i opuścić rejon. Nie mogę się doczekać. Dostała w łeb. A to nie zginęło. No mam wyrzutnie. Jakaś lepsza chyba. O, inna. Mam. Zabezpiecz myśliwce Taj dla oddziału Inferno. Dobra, bo ja zaraz zginę, nie jest przyjemnie na chwilę. Nie jest kolorowo. O. Szukanie nieprzyjaciela. Dobra, bo kurno tutaj kolorowo się nie robi już. Nie, panowie. Ara? Agencie Niko, cel myśliwiec jest w tłumie. Ara? Będę osłaniał twoją ucieczkę. Nie, ruszaj, dowód zaleci od tam. Ajajaj. Startuję, pani komandor. Jestem
Okej. Co to? Dziwne to było. A, że on wystartował, dlatego to taki efekt chyba był. Dobra. Żyje pani, pani komandor. Mam myśliwiec. Widzimy się na górze, agencie. Zabezpiecz. Kto jeszcze to jest? Wszyscy. No, wszyscy. Dobra. Włazimy. To chyba jeszcze nie koniec. Dobrze, bo zawsze to dłuższa rozgrywka. Incydent się nie powtórzył. Wiem. Nie do wiary, że tylko tyle zostało. No, ładnie ją rozdupcyło. Nie powiem. Podaję za agentem Mikko. Ten już dostał. Co jeszcze? Jak mamy walczyć z czymś takim? Imperium się zmieni, jak po zniszczeniu pierwszej gwiazdy śmierci. Dostosujemy się lub zginiemy. O krawędź zahaczyć, no nie wierzę. Dobra, to już chyba wszystkie. Kurna, chłopie. Admirale? Tajne rozkazy, pani komandor. Wyjaśnię osobiście. Tak jest, admirale. Inferno, admirał i ja spotkamy się z wami później. Zrozumiano, pani komandor. Dobra. Chciał mnie pan widzieć? Podejdź. Imperator nie żyje. Co nas teraz czeka? Weźmiemy odwet, pani komandor. Imperium uderzy w same podwaliny, na których wsparta jest ta cała żałosna buta rebeliantów. Powiedz, Hayden. Co stanowi źródło tej wiary? Nadzieja. Zgadza się. Obecność posłańca to dla nas wielki zaszczyt. Pragnę dzielić tę chwilę z moją córką. Admirale Versio, natychmiast rozpoczynamy operację Popiół. Opór, bunt, nieposłuszeństwo. Istnienia tych idei absolutnie nie możemy tolerować. Jesteś jednym z wielu skutecznych narzędzi, które wypalą je do szczęt. Wysłuchaj posłańca. On wskaże ci twój nowy cel. Operacja Popiół to był ostatni rozkaz Imperatora, a zarazem pierwszy krok ku naszej przyszłości. Oddział Inferno odegrał kluczową rolę. Jaki jest cel? Brak weryfikacji. Ta informacja może poczekać. Tymczasem mam dla ciebie kolejne zadania. Są nietypowe,
ale wybacz, takie są czasy. Do dzieła. Rób to, co robisz najlepiej. Przygotowań do operacji Popiół wysyłają nas do stoczni na Fondorze. Agencie Husk, razem odbierzemy satelity eksperymentalne dla niszczyciela Nieugięty i zapewnimy ochronę Moffowi Rafe'owi. Agencie Miko, dowodzisz Korwusem. Pani komandor, satelity są bezpieczne. Świetnie, agencie. Moff Rafe powiadomił admirała, że operacja Popiół może się zacząć. Rebelianci nie mogą dowiedzieć się o operacji Popiół. Ale no dobra, to już będzie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeśli tak, to po prostu czekajcie. Możecie zalajkować film i skomentować. A mi się będzie chętnie to patrzyło i oceniało. Moją głupotę czasami, więc... No tak, więc mam nadzieję, że... Będziecie czekali na więcej, a mi się będzie to miło nagrywało, więc ja bym Kuba i będę się z wami witał w następnym odcinku Star Wars Battlefront 2. Na razie.